wiem, coś może pośpiewamy, zadeklamujemy. Jakiś wierszyk czy coś. No dobrze, no ci co zaczną z opóźnieniem oglądać, to i tak będą widzieli od początku. O, mamy jednego widza, Andrzeju, otwieramy szampana. Witamy jednego widza. To pewnie Paweł. Aha. Wiedziałem. To się nie liczyło, dobra. Dobra, ale i tak od początku każdy będzie mógł obejrzeć. Dobrze, lecimy. Czy będą opowiadania wsteczne o historii Semena, na przykład z wojny mandżurskiej, Jakuba z czasów hitlerowskiej i radzieckiej okupacji, lub więcej historii o jego walce ze złem? Znaczy, o walce ze złem... Są wszystkie opowiadania. Trudno historię Jakuba nazwać walką ze złem. To jest walka zła z jeszcze gorszym złem. De facto. Pewnie jakieś wojenne przygody Jakuba wykorzystam, bo w najnowszym tomie jest takie opowiadanko o tym, jak Jakub był w oddziale kapitana wypruwacza, pięciokrotnie wyklętego przez Niemców, Sowietów, UPowców, komuchów i jeszcze wszystkie polskie partyzantki do tego. Także będę jakoś ten temat eksplorował. Czy się pojawią jakieś wątki z młodości Semena? Trudno mi powiedzieć. Nie mam na razie żadnego fajnego pomysłu, ale myślę, że jeszcze trzeba dokładniej zamotać kwestię jego wieku. A witamy Krzysztofa. No, pół obrotu. Następne pytanie. Co z wnukiem Jakuba? Czy o nim też będą książki? Tylko pytanie, czy chodzi o Maciusia, czy o mnie? Samozwańczego wnuka Jakuba. Myślę, że jakoś się będą pojawiały te wątki z potomkami Jakuba, z Maćkiem, z Piotrusiem, ale szczerze mówiąc, trudno powiedzieć, wpadnę na dobry pomysł, to napiszę, kurczę, coś tu lata. No ja też się opędzam od tych muszek, także kochani, nie to, że nas tu jakieś niemeldowane oblazły, po prostu meszki zaczynają się aktywować, bo się powietrze ochłodziło nareszcie. Będę pisał następny tom Wędrowycza, spodziewam się oddać w 2021 roku, może 2022. No. To jest kwestia znowu napisania około 20 opowiadań, które powinny być jakoś w miarę świeże, w miarę odkrywcze, fajne, żeby się to dało czytać, żeby było wesoło. No. Następne pytanie. Czy zdajesz sobie sprawę, że jak nie będzie kolejnych opowiadań o Jakubie, to cię na widłach wyniosą? To miał być żart. No, zdaję sobie sprawę. Przede wszystkim bank mnie na widłach wyniesie, bo nie będę kredytu spłacał, więc opowiadania będą. Znaczy nie tyle bank, co pan komornik. No, bank tam ma swoich takich speców od mokrej roboty, to wiadomo, więc... ja będę pisał, wy to kupujcie i wszyscy przeżyjemy. Tutaj od Alicji mamy pytanie, czy będą jakieś wsteczne opowiadania związane z Sędziwojem, Stanisławą albo Moniką z cyklu Kuzynki? W tym momencie nie przewiduję, ale nie wykluczam. Następne, co z kontynuacją Oka Jelenia? Jest w planach. Przypuszczam, że w nadchodzącym roku usiądę do tego i będę to pisał. Research mam w zasadzie zrobiony, zacznie się w Wenecji, część się pewnie będzie się działa w Niderlandach i gdzieś tam będzie finał. Mhm. Grzegorz pyta o twoje stanowisko w związku z udostępnieniem rękopisu. No tutaj ten temat, no nie wiem, czy chcemy drążyć ogólnie. Nie będziemy go może drążyć. Wyszło jak wyszło. Trzeba iść dalej. Znaczy ogólnie no, sytuacja była dość napięta ogólnie z okazji przygotowań do Dni Jakuba Wędrowycza. Trochę nam się niepotrzebnie to napięta jak bandeka na żuku, no i po prostu wszystkim nerwy puściły w pewnym momencie. Tak, także wydaje mi się, że to już jest za nami i trzeba iść dalej. Dobić dziada, dlaczego nie będzie wznowienia? Pyta Justyna. No to by trzeba było pytać moich wydawców, pytać Andrzeja Łaskiego. Ja jestem otwarty na ten pomysł, natomiast powiem tak, no komiksy niestety w Polsce są mocno deficytowym wydawnictwem. Dobrze. Monika pyta, dlaczego Dni Jakuba muszą być akurat wtedy, gdy w Ostrawie gra Cure? Dlaczego Cure musi grać w Ostrawie, gdy są Dni Jakuba Wędrowycza? Tak powinno brzmieć pytanie moim zdaniem. Co to jest Cure? Jakiś zespół, nie wiem, co oni tam grają. Dlaczego grają w Ostrawie, a nie u nas? No, też się zastanawiam, nie wiem. No.
No, tak wyszło. Za rok nie będą grali w Ostrawie. No i w sumie tutaj Adam Nowak podobnej odpowiedzi udzielił, jak ja właśnie zauważyłem. Michał pyta, czy będzie kontynuacja Wampirów? Na razie nie przewiduję. Znaczy, wydaje mi się, że w tych trzech tomach wyczerpałem jakby temat, wyczerpałem wszystkie fajne fabuły. Chyba niech tak zostanie. Chyba, że wpadnę jakiś naprawdę dobry pomysł, no to może jeszcze tam, nie wiem. Może jeszcze pojawią Wędrowyczu i mu na dupcą. Andrzeju, fani by cię znienawidzili, gdyby ktokolwiek zdołał nadupczyć Jakubowi. Nie, no przecież się zdarzało. No w ostatnim tomie nadupcył mu ten facet od Lustrzanego Labiryntu. Nie, uważam, że Jakub nie jest aż takim superbohaterem, że znowu nikt mu nie mógł nadupczyć. No. Dobrze. Bądźmy poważni, Jakubowie też czasem musi się noga powinąć, bo ludzie nie lubią takich, wiecie, supermenów, co im się zawsze udaje. Dzień dobry, ja się jeszcze tylko wtrącę. Po pierwsze, żałujcie, że was nie ma, bo nie poznajcie naszego mistrza, wielkiego grafomana, pana Andrzeja Plikusa. A może byli w zeszłym roku na przykład. A tutaj siedzi Sobowtór. A po drugie, nie macie tego. Ja też nie mam, więc idź i mnie nie nerwij. Kochani, takie info, z okazji premiery zabrakło po prostu książek. A 100 sztuk było. A ludzie jeszcze ja jestem w tym momencie niepocieszony, bo chyba jestem jedną z nielicznych osób, które się nie załapały. No niestety, rozdrapali. Pytanie od Gabi. Ile czasu dziennie poświęcasz na pisanie? Kilka godzin. To trudno powiedzieć. Napisanie książki to jest od 500 do 1000 godzin roboty. Mhm. Czy piszesz dniówkami, czy wedle weny? Jakbym czekał na wenę, to by mnie bank zlicytował. To nie. Na wenę sobie mógł czekać Mickiewicz. Był bogaty z domu, na wenę mógł czekać Słowacki, który robił wałki na giełdzie we Francji i z tego żył, ale tu nie ma bata. Andrzeju, a może umów się z fabryką na kasę z góry? Jakby ktoś miał przypadkiem na zbyciu 30 tysięcy z góry, to niech mi je przyśle. Kochani, robimy ściepkę i wynajmujemy sobie wielkiego grafomana na wyłączność. Co wy na to? Na grę sobie nakręćcie, o. Ja chcę 30 tysięcy z góry. Ile czasu zazwyczaj powstaje książka od pierwszych zdań przelanych na kartkę przez redakcję? 4 do 7 miesięcy, zależy. Bywają takie książki, gdzie mam coś już napisane, to leży, dojrzewa, potem znowu kawałek napiszę, ale przeważnie jak siądę i piszę, no to tak 4, 5, 6 miesięcy zejdzie. No to niestety tu się nic nie da zmechanizować, zautomatyzować, a to musi być te 500 000 znaków minimum, że czy to nic nie narzekaj, że za cienkie. Cienkie to jest to, co wydaje taki jeden, który potrafi po 10 książek rocznie wypuścić. Ale nie będę po imieniu mówił. 10 książek. Taki nazwijmy go mały grafoman. To dobrze brzmi, 10 książek rocznie, ale nie dam rady. Nie, dlatego mówię, że to jest taki mały grafoman, a niewielki grafoman. No. To jest takie Adidasy z Chin, według mnie. Okej. I następne pytanie. Czy masz jakichś zaufanych ludzi, na których testujesz swoje książki? Znaczy przede wszystkim testuję na żonie, jeśli jest okazja. A tak to właściwie sam staram się ocenić jakość, byle jakość, wszystko. No. Wszystko, co napiszę, czytam na głos, żeby posłuchać, jak to brzmi. Przede wszystkim staram się na słuch wyłapywać powtórzenia, niedoskonałości, wygładzać zdania. Wygładzać akapity. Czy zamierzasz kiedyś wydać w języku angielskim któryś ze swoich książek? Znajdźcie mi tłumacza, znaczy nie, znajdźcie mi wydawcę na zachodzie, odpalam 25%. Pani, challenge accepted. Jakie masz plany na najbliższe kilka lat, jeśli chodzi o tworzenie i publikację? Lat, dobra. W tym momencie piszę 11 zbiór opowiadań bezjakubowych. Mam gotowe 2/5, znaczy 200 tysięcy znaków przekroczyłem. Spodziewam się, że no do końca września temat ogarnę i książka będzie gotowa. Mam rozgrzewany zbiór opowiadań o duchach, który już dłuższy czas zapowiadałem. To znaczy mam napisany prolog, mam napisany epilog, mam napisane po kawałku 3 opowiadań, które będą w środku. Okay. Trzech z, nie wiem, 8, 10 jakoś tak.
Okej. Jak bardzo kierujesz się opinią, krytyką, opiniami, podpowiedziami ze strony ludzi, jak chodzi o twoje książki? Wcale. Wiem. Znaczy, nie, powiem tak, tyle razy nie. Mówiłem, jak chcę Kubusia takiego jak w kronikach. Nie posłuchał. Powiem tak, że nie, opinie, tutaj muszę na własny rozum. Znaczy czasem są jakieś cenne sugestie, ale powiem tak, no, jak człowiek zaczyna pisać pod publiczność, no to siłą rzeczy wpada w taki pewien korkociąg. No. Ile czasu zajęła publikacja pierwszej powieści od momentu napisania i jak bardzo się tym stresowałeś? Znaczy, powiem tak, pierwszy zbiór opowiadania o Jakubie Wędrowiczu szukałem na niego wydawcę 5 lat. Stresowałem się oczywiście jak cholera. Jak zacząłem chodzić z tą książką, miała 300 stron. Jak znaleźli mnie ludzie z Fabryki Słów, miałem 1200 stron maszynopisu opowiadania o Wędrowiczu. Jak bardzo stresujące dla ciebie były pierwsze wywiady, autografy, jak bardzo różnią się twoje odczucia związane z tymi sytuacjami między tym, co było na samym początku twojej kariery, a tym, co jest teraz? Wojownik nie czuje strachu ani podniecenia walki, a jedynie gotowość. Złota myśl Bruce'a Lee. Mówiąc poważnie, nigdy się tym jakoś nie przejmowałem. Znaczy, dobrze, no była... były wywiady, było spotkanie z czytelnikami. Wiedziałem, no nie zabiją, nie pobiją, nie zgwałcą. Czego się bać, no? Najwyżej będą się śmiali z tego, co powiem. No to trzeba tylko dopilnować, że się śmieje w odpowiednich miejscach i tyle. Tutaj Krzysiu nam wskoczył z pytaniem. Co czytasz w wolnym czasie? Oj. Co czytałem ostatnio? Niech sobie przez sekundkę pomyślę. Czytałem taką książkę o życiu w średniowiecznym Krakowie, taką grubą i fajną. Trochę jakichś takich rzeczy regionalistycznych studiowałem. Nic szczególnie ciekawego. No. Okej. Paweł pyta o przepis na Bimber Strocin. Trzeba rozbić łańcuch celulozy. Stężony kwas siarkowy, 300 stopni atmosfera albo coś takiego. 300 atmosfer ciśnienia. To nie takie łatwe. I teraz w kronikach Jakuba było opowiadanie Hotel, tak, to fakt było, które kończy się zdaniem, ale to już inna historia. I czy będzie właśnie ta inna historia? Cały czas opowiadam jakieś inne historie. No podejrzewam, że to jest element jakiegoś większego wątku. Musiałbym zajrzeć, sprawdzić, o czym miała być ta inna historia, sprawdzić, czy jeszcze już jej czy jeszcze jej nie napisałem i jeśli nie napisałem, to wtedy pomyśleć, czy ją napisać. No i tutaj pytanie od Pauliny. Paulino, na to pytanie w sumie znajdziesz odpowiedź w Karpie Bijem, ale je zadamy. Czy istnieje żeńska część rodziny Wędrowiczów, jakieś ciotki, babki, córki czy siostry? No w najnowszym tomie dowiemy się, jak to było z żoną Jakuba Wędrowicza. Co sądzisz o młodych, dopiero zaczynających pisarzach na rynku fantastyki? Nic nie sądzę, no. Ci młodzi, początkujący pisarze albo odpadną z zawodu, albo będą starymi wyjadaczami za parę lat, więc... Wielki grafoman też nie był od samego początku tak. Wielkim grafomanem. Udzielam, też od czegoś zaczyna. Udzielam im hurtem mojego błogosławieństwa, niech skoczą tak wysoko, jak im starczy wyobraźni, zapału, pracowitości. Co było inspiracją do stworzenia Wampirów z Pragi? Zobaczyłem, ile natrzaskano książek zmierzchłopodobnych, zorientowałem się, że jest moda i zorientowałem się, że ja od tej mody nie odcinam kuponów i postanowiłem napisać parodię, że przynajmniej tym nastolatkom czytającym zmierzch trochę popsuć humor. No i znowu pytanie, na które odpowiedź znajduje się w Karpie Bijem. Co się stało z żoną Wędrowicza? Taka istota musi być równie groźna, co on sam. Jest znacznie groźniejsza niż on sam. Jest to istota, której się Wędrowicz Dobrze. Boi, a resztę dowiecie się w zbiorze opowiadań. Piątego pytania nie zadam, bo przed chwilą je zadawałem od innej osoby. Pytanie, kiedy zawitasz do Wrocławia?
Oj, nie mam zielonego pojęcia, szczerze mówiąc. Może będzie jakieś, nie wiem, w bibliotece spotkanie. Na razie nic się nie szykuje. Kochani, przypominam, Andrzej jest otwarty na zaproszenie na spotkania autorskie, więc tutaj autor pytania może nawiedzić jakąś księgarnię w pobliżu czy bibliotekę i zorganizować imprezę. W razie czego służymy na miarę do Andrzeja. No każdy zna mojego maila. No, filipiuk@interia.pl nie jest tajny. Wszyscy w fandomie go znają. Ale że zarośnięty, to nie znaczy, że od razu małpa, Andrzeju. No nie bądź taki krytyczny wobec siebie. Co czyta w wolnym czasie? Gdzie te pytania dochodzą? Ja czytam te, co wczoraj zabrała. Paweł, nie rozdwoję się. Poza tym to idzie na lajki. Czy powstanie kontynuacja? No to już było takie powstanie pytanie. Powstanie kontynuacja wszystkiego, co warto kontynuować. Mam kredyty na kartę. Czy kusi cię napisanie kolejnej dłuższej opowieści o Jakubie, czy też koniec i basta? Postanowił, że będą tylko krótkie opowiadania i tyle. Raczej jest to postać dobra do krótkich opowiadań, no i tak będę na razie przynajmniej ciągnął. 15 do 20 krótkich opowiadań na tom. Czy rozważałeś napisanie opowiadania lub całej książki we współpracy z jakimś innym autorem? Znaczy powiem tak, honoraria nie są aż tak dobre, żeby się nimi dzielić, więc to raczej w naszej rzeczywistości odpada. A pomysłów mi nie brakuje, nie muszę się tu posiłkować. Teraz w ramach pytań do Andrzeja, w poście na pytania do Andrzeja padło pytanie. Andrzeju, może odpowiesz Aleksandrze. Czy jest jakiś w miarę pewny środek transportu hełm Wojsławice, taki działający też w niedzielę? PKS, tylko pytanie... On czasem w niedzielę działa, ale to jest to wykluczenie komunikacyjne ściany wschodniej, niestety. PKS-y na Lubelszczyźnie same się zarżnęły. Mogę to z ręką na sercu powiedzieć jako mieszkaniec tutejszy. Kiedy Jakub zagości na wielkim lub małym ekranie? Jak kiedy Netflix napisze na do wielkiego grafomana? Tak, kiedy Netflix odkryje, że może warto mnie sfilmować, tak? Dowiemy się, że Wędrowicz była czarną lesbijką. A nie, to nie ci, tak? Ci? Nieważne. Niech nakręcą jakkolwiek, nawet jak z Partolą, to i tak będzie to dobra reklama. Okej. Dobrze, to są te pytania zadane wcześniej, a tutaj szukam już pytań, które się pojawiły w międzyczasie. Czy coś tu lata? No, tu dużo różnych rzeczy lata. Pawle, te komentarze, co ty mówisz z pytaniami, są pod streamem, tak? No to jeden, no to zadałem pytanie, co Andrzej czyta w wolnym czasie. Nie wyświetliło. Po co pisarz pisze? Pisarz pisze po to, żeby zarobić pieniądze. Chodziło się na bagary, trzeba pisać koszmary. Nie chciało się nosić teczki, trzeba pisać książeczki. Także jeśli chcecie w życiu mieć lepiej, zostańcie szewcami. Dobrze, dobre rady wujka Andrzeja. Dobra. Cóż tam mamy? Wczoraj mogliśmy zobaczyć pierwszy trailer Wiedźmina. Twojego ulubionego kolegi po piórze. Czy pan Andrzej chciałby zobaczyć Jakuba na ekranie? Powiem tak, może bym ich chciał zobaczyć. Nie wiem, jakby to zrobili oczywiście. Cóż. A uważam, jeśli to będzie dobry serial, no to podkręci popularność Sapkowskiego. Ludzie czytają Sapkowskiego. Dużo książek nie napisał, zaczną szukać innych polskich autorów, znajdą moje, także ja na tym też wygram. Tego pytania troszeczkę nie rozumiem. Czy znasz książki, którymi wszyscy się jarają, a jemu się nie podobały? Czyli tobie, że się nie podobały. No, Grochola, Kalacińska, jest trochę takich, co to ludziom się podobają, a mi się nie podobają. Za Chmielewską też nie przepadam, ale jestem strasznie wybredny, jeśli chodzi o lekturę. Kochani, ja tu już powolutku, sprzęt mi się zaczyna domagać wiaderka prądu, więc niedługo będziemy kończyć, ale macie jeszcze chwilkę, żeby jakieś ostatnie świeże pytania zadać. Ostatnie pożegnalne pytanie, tak. Pytania Alicji nie rozumiem, parafraza Smolenia. Nie wiem, co poetka miała na myśli w tym momencie. Znaczy, pewnie niechcący sparafrazowałem jakąś wypowiedź Smolenia. Prawdopodobnie o pytanie o autobus. Aha, okej. Okay. Bo to było jej pytanie. To była niecelowa parafraza z mojej strony. W sumie to z mojej. Aha, a to przepraszam. Zrobiła off-top, sama sobie winna.
Sary Gregory, Alicja. Dobra. No dobrze, Andrzeju. W sumie ja jakichś dodatkowych pytań w tej chwili nie mam. Jakby ludzie, co jeszcze jestem ludzie mnie wyręczyli. Więc po prostu może sam coś chcesz przekazać fanom, powiedzieć. Znaczy, albo może dla odmiany ty ich o coś zapytać. To ja zrobię reklamę. We wrześniu w Zabrzu, kopalnia Guido, Festiwal Historii Alternatywnych. Jestem tam dyrektorem literackim. Serdecznie zapraszam wszystkich, którzy by chcieli zobaczyć pierwszy polski konwent pod ziemią. Konwent nie tylko dla miłośników fantastyki. O, czy lubi pan alkohol? Znaczy, powiem tak. Trochę sobie czasem wypiję. Trochę. Piszę zawsze na trzeźwo. Piwo już mi generalnie nie smakuje. Albo ja wyrosłem, albo piwo się tak skiepściło. Czasem się z żoną napiję wina. Z rzadka golnę sobie mały kieliszek czegoś mocniejszego. Także tutaj wydaje mi się, że piję rozsądnie, odpowiedzialnie, co wszystkim rekomenduję. Aha, Alicja wyjaśniła, o co chodzi. To a propos, nie chciało się nosić teczki, trzeba ciągnąć dziś woreczki. To tak, no to jest stara prawda. No, ja ją sobie troszkę sparafrazowałem. Okej. Okay. Jeszcze zapadło pytanie, ale to już stricte nie do pana Andrzeja, ale jak się ma pomnik Semena? Pomnik Semena. No to jest Semena, akurat ważna rzecz. Tak, pomnik Semena będzie gotów na przyszłe dni wędrowycza. Wyszedł problem z materiałem, to znaczy mieliśmy odpowiednie drzewo, tylko wilgotne. Rzeźbienie pomnika w wilgotnym drzewie o tyle nie ma sensu, że potem się dzieje to, co z Jakubem. Jakuba musimy w tym momencie dość forsownie konserwować od spodu. Nie chcemy po prostu przy pomniku Semena popełnić tych samych błędów, więc drzewo jeszcze sobie chwilę musi poleżakować. Ale kto przyjedzie za rok na Dni Wędrowycza, zobaczy już gotowy pomnik Semena. Ja podejrzewam, a potem jeszcze postawimy obok pomnik Birskiego, pomnik Bardaka. I tak będzie, aż tam, nie wiem, uzyskamy 30 pomników do roku tam 2050. Ja podejrzewam, że Jakuba po prostu wreszcie te różne wynalazki, którymi się trunkuje, po prostu go w końcu zaczęły brać od środka, nie? Nie, no to by go zakonserwowały raczej. Owady ani grzyby nie lubią alkoholu. Dobrze, kochani, umówmy się tak, jest 17.18, tak. Jest 17.18, macie jeszcze 2 minutki, żeby jeszcze rzutem na taśmę jakieś pytanie zadać. Ewentualnie tutaj paparazzi, który nas tu z boku kameruje, może on ma jakieś pytanie. Wszystko zostało powiedziane? Nie, no nie wszystko. Przynajmniej to, co mi w głowie to mówię, zachęcam do czytania moich książek. No, jest jak pudełko z czekoladkami, każdy znajdzie coś dla siebie, pisze tak różne rzeczy. Że... Kochani, jeszcze minutka i będziemy kończyli. Także jeżeli ktoś chce coś się dowiedzieć, to biegusiem. Może jako głos z zakadru chciałem powiedzieć, że książki i ten konwent udowadnia, interesują ludzi od praktycznie kilku lat do kilkudziesięciu, bo były tutaj osoby powyżej 60 roku życia, które deklarowały się jako zapalone fanki, bo to akurat kobiety były. I mówiły, że przeczytały 6-7 książek właśnie o Jakubie, tu gdzieś oko jelenia, na przykład. Fascynacja niesamowita. Literatura zbliża ludzi, literatura, jakby to powiedzieć, zbliża pokolenia nawet. Mam szereg takich przykładów, gdzie ojciec podsuwa wędrowycza dorastającym dzieciom, także... Jeden przykład masz obok siebie. Tak, mam też sygnały od ludzi, że o, syn nic nie czytał, aż trafił na wędrowycza. Mój niespełna 13-letni ówczas, syn rok temu właśnie był ze mną w trasie, to zaliczył maraton najpierw z Jakubem Wędrowyczem w audiobooku, a później z Orłem Białym Marcina Przybyłka. Gdzie wtedy byli rodzice? Kierowałem samochodem, a młody siedział obok. Okay. Dobra, to co? Dziękujemy w takim razie za uwagę. Szkoda, że was tu nie ma. Zapraszamy za Wasza rok. Strata. Wasza strata. Racja.
I cóż, bądźcie za rok. Bądźcie za rok i do zobaczenia. Zdróweczka. Dobra.